Miło mi Państwa gościć na dzisiejszej wystawie. Spotkaliśmy się tutaj za sprawą Tomasza, z którym znamy się od dawien dawna, ale spotkaliśmy się przypadkiem kilka lat temu, po ponad 20-letniej przerwie, i okazało się, że Tomasz zaczął robić zdjęcia. W okazji 40 urodzin postanowił wrócić do swojej pasji z młodości, kupił aparat i zaczął robić zdjęcia. Co mogę powiedzieć? No, ja zobaczyłem pierwszy raz jego zdjęcia, które mi zatkało, bo sam robię zdjęcia od lat kilkudziesięciu. Co prawda robimy trochę różne rzeczy, ale powiem, że poziom mnie zaskoczył bardzo. Może już skończymy ten czas. Dzisiaj tutaj na wystawie mamy dwa cykle zdjęć. Północ-południe. Cykl północ jest poświęcony rybakom z Unieścia, tak? To są rybacy z Unieścia, których Tomasz przez ponad rok namawiał, aby pozwolili mu gdzieś tam się zbliżyć do siebie, ponieważ jest to taka dosyć zamknięta grupa, która może nie tyle nie zdradza swoich tajemnic, co raczej unika rozgłosu. Ale Tomasz przez rok zmiękczał ich tam co tydzień, aż wreszcie zamiast opowiadać mu, jak to jest na morzu, zabrali go na dłuższy połów. I te prace, które Państwo widzicie, to jest efekt całej doby, tak, spędzonej na kutrze. To był rok 2013. Ponieważ Tomasz stwierdził, że cykl jest jakby zamknięty, postanowił skierować się na południe. A ponieważ przyszedł mu do głowy taki pomysł, żeby skupić się na takich zawodach, które gdzieś tam znikają do naszego krajobrazu, bo jak popatrzymy na nasze porty morskie, tych kutrów jest coraz mniej, limity, Unia, te rzeczy. A gdzieś na południu pomyślał sobie, że są też ludzie, którzy za chwilę znikną. I to z tych samych powodów. Bo ktoś sobie wymyślił, że wypalanie drewna to emisja dwutlenku węgla i takie inne rzeczy. I pewnie za parę lat gdzieś Unia powie: dziękujemy, do widzenia, panowie, musicie poszukać innej pracy. Ale dzięki Tomaszowi przetrwają ci ludzie na zdjęciach. I tutaj te wyprawy w Bieszczady trwały troszeczkę dłużej, bo trzy sezony od roku 2013, 2014 i 2015 to są wyjazdy w Bieszczady, a tygodniowe pobyty, mieszkanie z tymi ludźmi, zaprzyjaźnianie się. No, niestety nie da się tak przyjść, powiedzieć: dzień dobry, chciałbym zrobić Państwu zdjęcia, bo z tego nic nie będzie. Trzeba się z tymi ludźmi zaprzyjaźnić, trzeba zdobyć ich sympatię, zaufanie. I myślę, że udało Ci się w jednym i w drugim wypadku. I czekamy na kolejny cykl, nad którym obecnie pracujesz. Jeśli mogę zdradzić, dotyczy zupełnie innej grupy społecznej, bo więźniów. Ale może już trochę więcej powie nam Tomasz. Możemy wystawić również. O wszystkim. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo mi miło jest, że tak dużo osób interesuje się fotografią, ma chęć zobaczyć tą żywą fotografię, a nie te, które lubione są na Facebookach i różnego rodzaju portalach. Na pewno na tych fotografiach się uczymy, ale prawdziwą fotografią jest to, co dotkniemy, to, co jest tutaj w ramach i to, co ludzie robią w sposób bezpośredni. Fakt, tutaj poświęciłem dużo czasu, zaufanie ludzi, zdobywanie. To jest podstawa w ogóle fotografii reporterskiej, ale tutaj ja to zrobiłem w zamyśle nie tylko fotografii reporterskiej, ale fotografii artystycznej, więc to naprawdę jest działka z dokumentu artystycznego. Jean-Paul Sartre powiedział takie słowa kiedyś, że prawdziwym szczęściem człowieka jest drugi człowiek. I te fotografie odnoszą się między innymi do tych słów, dlatego że bez podejścia do tych ludzi, mojego, ich nawzajem do siebie, te zdjęcia by nigdy nie powstały, te fotografie by nigdy nie powstały ze względu czysto emocjonalno, czysto ludzkie, dlatego że osoby, które są na fotografiach, intymność, podejście z aparatem do niektórych osób na bardzo, bardzo, bardzo bliską odległość, no, w gruncie rzeczy jest bardzo trudne, dlatego że przede wszystkim te dwie społeczności są bardzo, bardzo zamknięte na
ludzi z zewnątrz. Jeżeli chodzi o wycieczki, jakieś spotkania, to oczywiście tak, ale idzie się to z wierzchu. Natomiast, żeby wejść i zobaczyć, pokazać te elementy, które tutaj są, no to trzeba troszeczkę wrosnąć w tych ludzi i z nimi poprzebywać. Tak jak przez rok jeździłem do mieścia, rozmawiałem z ludźmi, wielokrotnie mi omawiano wejścia na grupę, zrobienia zdjęć i popatrzenia, w pewnym momencie zostało to przełamane. W następnej kolejności zostały przełamane u smolarzy poprzez mieszkanie z nimi. Mieszkałem w tych budach, które są pokazane, w ich warunkach, gdzie nie ma światła, nie ma wody, nie ma gazu. Wszystko się odbywało przy latarce albo przy lampach gazowych. Wodę pije się ze strumienia płynącego obok, tam się myje, kąpie. Zresztą na jednej z fotografii jest pokazany ich prysznic jako ciekawostka. Jest też sprawa intymna. No nie każdy pozwoli sobie na zdjęcie pod prysznicem, więc to też świadczy o tym, że zaufanie musiało dużo kosztować zdrowia też i wątroby. Jeżeli chodzi o drugi projekt, mam nadzieję, że będzie miał szansę zagłosić w Słupsku. Pracuję od drugi rok nad tematem o więźniach osadzonych. Chcę odczarować mity, jakie krążą o ludziach siedzących w więzieniu. Chcę pokazać, jak naprawdę wygląda dzisiaj polskie, współczesne więzienie i jak ci ludzie tam żyją. Też w myśl zasady, że szczęściem drugiego człowieka jest inny człowiek. Tam chociaż na innych zasadach, ale jednak też oni z sobą żyją, współpracują, więc może niedługo ten projekt będzie miał szansę zobaczyć światło dzienne. Zapraszam serdecznie na wystawę, chyba że jeszcze ktoś chce coś powiedzieć. Ja chcę podziękować i Waldkowi i panu, panie Tomaszu, za tę wystawę. Takie dwie refleksje, że ta wystawa jest bardzo barwna, mimo że czarno-biała. Za to dziękuję. I pierwsze skojarzenie, które mi się nasunęło, kiedy zobaczyłam te zdjęcia, że to jest realizacja idei fotografii XIX-wiecznej, czyli zatrzymanie tego, co mija. Piękne dzięki, gratuluję na pamiątkę album Witka Coski i Polskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję pięknie. Ja też jeszcze chciałem raz Wawkowi podać rękę, bardzo dziękuję, dlatego że gdyby nie Waldek, to tutaj by ta wystawa chyba nie zagościła, to jest główny winowajca tego wszystkiego, także jemu też bardzo serdecznie dziękuję. No miło nam Cię gościć. Parę zdań.